Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam na Relacje Plus. W tym tygodniu przedstawimy Wam relacje tylko z niższych lig, ponieważ Ekstraklasa pauzuje. W dzisiejszym wydaniu między innymi świętokrzyskie derby w Kielcach. Dym bez pirona broni. Row Rybnik traci flagi. Zapraszam na piknik. Stomilowcy do Łęcznej wybrali się w 37 głów z dwiema flagami. Pod stadionem zostaje kilku zakazowiczów. Gospodarze w swoim młynie stawili się w około 270 osób. Wywiesili 5 flag. Wspierała ich tego dnia delegacja kibiców Motoru oraz Chełmianki. Łącznie ten mecz oglądało ponad 1000 widzów. Około 470 kibiców z tych zjawiło się w Legnicy. Przywieźli ze sobą 6 flag. Miedź w swoim młynie w około 400 głów. Łącznie ten mecz na stadion przyciągnął około 2000 widzów. NKS Miedź! Kibice z Płocka na sektorze gości zameldowali się w 162 osoby. Na płocie wywiesili 5 flag. Gieksiarze na Blaszoku dobrze oflagowani prowadzą dobry doping. Łącznie w Katowicach obecnych było około 3000 widzów. W Rybniku zabrakło kibiców gości. Gospodarze zbierają się w młynie w około 200 głów. Wywieszają 3 flagi. Łącznie ten mecz oglądało 1500 widzów. Jako ciekawostkę można dodać, że po weekendzie ROW stracił 3 flagi na rzecz ruchu. Niebiescy płótna wynieśli z klubowego działu marketingu, do którego każdy miał dostęp. Około 160-osobowa ekipa Stalówki zameldowała się w Radomiu. Na płocie wywiesili jedną flagę. W młynie gospodarzy zebrało się około 200 warchołów. Wywiesili 5 flag. Ten mecz obejrzało ponad 1000 widzów. Z 312 kibiców Odry zawitało do Sosnowca. Wspierało ich 15 kibiców Zagłębia Lubin oraz 10 z węgierskiego Sopronu. Wywiesili kilka flag. Gospodarze wieszają flagę pozdrowienia do więzienia, do której na meczu z Rakowem przyczepił się delegat. Później w jej miejsce pojawiły się inne płótna. Fanów Zagłębia wspierali kibice Legii oraz BKS-u. Na trybunach obecnych było około 2000 widzów. Na zakazie do Bytowa wybrało się 53 kibiców Rakowa. Mecz oglądają pod stadionem. Kibice Krzona Derby dostali tylko 320 wejściówek i w komplecie zameldowali się na sektorze gości. Krzoków wspierała delegacja kibiców Kolejorza. Nie zabrakło obustronnych bluzgów.
Młyn gospodarzy był mocno wypchany. Koroniarze przygotowali oprawę Sex Shop Ostrowiec. Do tego powiesili kukły w barwach krzo, spalili ich barwy oraz odpalili pirotechnikę. Pod koniec meczu wszyscy razem opuszczają sektor z obawy przed wyłapywaniem za piro. Na meczu obecnych było niecałe 3000 widzów. Przypominam, że używanie środków pira, a tyle piracji jest zakazane. W Nowej Hucie brak kibiców gości. Przed rozpoczęciem spotkania piłkarze Hutnika wywiesili transparent reklamujący ogólnopolską akcję kibicowską Kolorujemy. Na płocie kibice wywieszają 3 flagi oraz wspomniany transparent. Po końcowym gwizdku odpalają pirotechnikę. Na trybunach obecnych było około 500 widzów. Goście w Radomiu pojawili się w około 30 głów z jedną flagą. Kibice broni kolejny raz zaprezentowali oryginalną oprawę. Składały się na nią 2 transparenty. Na górze sektora klimatyczny szczyt na broni oraz na dole dziś na meczu CO2 władza znowu problem ma. Do tego zadymili sektor bez użycia pirotechniki. Do prezentacji użyli 25 kg suchego lodu oraz 50 litrów wrzącej wody, które w połączeniu dały tak zwany ciężki dym. Oba składniki zostały wniesione w termosach. W tym wydaniu to już wszystko. Zachęcam Was do filmowania Waszych trybun i nadsyłania materiałów. Razem stwórzmy najlepsze medium kibicowskie w Polsce. Kontaktujcie się z nami mailowo lub przez Facebooka. Kto nie subskrybuje, ten z policji. Oglądajcie Piknik TV.